Elo, elo, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Bloody. A dzisiaj rozpoczynamy nową serię. Portala 2 już chyba wszyscy znają. Ale czy słyszeliście o czymś takim jak Portal Stories? Mel? Ogólnie rzecz biorąc, Portal opowiadał pewną historię. A dzisiaj poznamy całkowicie nową historię. Jest to całkowicie coś nowego. I co to jest w ogóle Portal Stories Mel? Ogólnie rzecz biorąc, jest to zrobione jakby osobna gra na zasadzie Portal. To jakby nie do końca jest dodatek, bo on nie opowiada jakby o tej samej historii. To opowiada jakby całkowicie inną historię. Oczywiście, żeby dodatek jest darmowy, każdy może go zainstalować, ale trzeba posiadać Portala 2. Jeśli posiadasz Portala 2, to możesz, nawet nie musisz, wystarczy, że posiadasz, to możesz sobie ściągnąć, możesz to zainstalować i gra będzie ci działać. Co nie? I to jest jakby całkowicie inna gra z całkowicie inną historią. Tu mamy nawet osiągnięcia z jakichś tam przyczyn, w ogóle ostatnio z jakichś przyczyn mi się w ogóle nie wyświetlają te osiągnięcia, jak zdobywam jakieś osiągnięcie w rogu. Action tego nie nagrywa, do końca nawet nie wiem czemu, ponieważ ogólnie rzecz biorąc, Action wcześniej takie rzeczy nagrywał, ostatnio coś mu chyba odbiło i przestał nagrywać. Właśnie na przykład jak zdobędę jakieś osiągnięcie w rogu, to się nie wyświetla, więc po prostu jak będzie jakieś osiągnięcie zdobyte, to po prostu będę wam o tym mówić. No dobra, już nie mówiąc jakby o co do końca, jakby chyba główną bohaterką jest Mel, ale do końca się tak nie zagłębiałem o co do końca chodzi, więc prawdopodobnie wyjdzie to razem z fabułą. Tak więc nie zwlekając, rozpocznijmy tą niesamowitą grę. Portala 2 nie ma u mnie na kanale, jeśli chodzi o single player, może kiedyś się też pojawi, ale teraz lecimy Portal Stories Mel. Uwaga, new game, oczywiście chapter 1. Zaczynamy! To chyba będzie jakiś, może jeszcze przed wydarzeniami, może to teraz będzie taki, wiecie, chapter, że jeszcze jeszcze w ogóle nie było tej całego rozpierdolu w tym! W tym, jak mu tam, w tym całym Aperture Science. Pamiętacie, co było w dwójce? W dwójce to było tak, że było sobie Aperture Science i był totalny rozpierdol. W sensie, już było po. A teraz chyba cofamy się jeszcze wcześniej, kiedy Aperture Science jeszcze było, wiecie, wytętniło życie. Ja cię kręcę. Portal Story Smell. Czujecie to? Czujecie. Och, uwielbiam portale. Portale strasznie uwielbiam, bo ja ogólnie uwielbiam gry od Valve'a. 1952, niewiarygodne. Cofnęliśmy się w czasie. Jacob Anders. Ja pierdolę. Greetings, astronaut, war hero or Olympian. My name's Cave Johnson. And boy, do I have something to show you. You're here because you're the best the world has to offer. I don't say that lightly, mind you. So take that as one of the biggest compliments you'll ever get in your life. Even if you don't know who I am. In the beginning, I started a shower curtain company, making asbestos-laden shower curtains for the military. But I kept dreaming bigger and better. And you know what? That dreaming became doing. Lots of doing. Which brought you here. You're riding into the little Michigan town of... wait. Where are we again? Ludzie! Okay, so... This town doesn't have a name yet, as we're the ones who built it, but that doesn't matter. Point is, you're riding there, and you'll soon be Aperture Science Innovators. We're still getting some of this stuff together, but there's a lot of science we can do in the meantime. You've been selected from a large group of candidates for a special test in our temporary testing areas. When the train arrives at the station, head into the town and into the Aperture building. Don't worry, you'll know where it is. You'll get some more pre-recorded messages once you're there. Now, get ready to do some science. For now though, we're gonna put on some nice music for you. Enjoy the ride. Ja cię kręcę, co tu się dzieje? Okazuje się, że to jest przed tym całym rozpierdolem jest. A teraz leci taka lajtowa muzyczka. Tak cichutko troszeczkę. Czyli widzicie, to jeszcze w ogóle, to jest w ogóle totalnie przed wydarzeniami z dwójki. Ja cię kręcę, cofnęliśmy się w czasie, jeszcze ludzie są, normalnie w świecie ludzie chodzą. Jestem w szoku. Nie no, niewiarygodnie, nawet Cave Johnson, ten który stworzył, znaczy ten, nie pamiętam, czy on do końca stworzył ten Aperture Science, ale on był na początku, był w dwójce jako ten taki nagrany ten, co nie? Think about that for a
second. Okay. Does station have an extra O before the I? All right, listen to me. Pack your things. Because you're fired! Get out of my office. Out of my office. Chyba kogoś wyrzucił właśnie. Chyba właśnie kogoś wywalił. Coś chyba mu się troszeczkę zdenerwował. Czyli widzicie, to jeszcze to... O Boże, ale jestem podniecony. Zabierzmy grę. Dobra, to taki wstęp był. Teraz zobaczymy, co się takiego wydarzy. Kolejne ładowanie. Ale ogólnie biorąc, widzicie, że jest wszystko na początku. Ten Cave Johnson jeszcze żyje. On stworzył jakby tą... Pamiętacie, w Portalu 2 była ta górna część? I w pewnym momencie spadliśmy tak mega w dół i tam było właśnie zniszczone takie stare laboratorium Aperture Science. I właśnie w tym starym laboratorium w tej chwili się znajdujemy, bo cała fabuła nowej części jest właśnie w tym starym laboratorium. Dzień dobry. Przybyłem na stację, chcę poznać jakichś ludzi. As I said before, there's a lab we're still working on. Just watch your step on the way out, and as a reminder, Aperture Science Innovators is not responsible for any injury you sustain. Up to and including death by exposure to cosmic ray spallation. Don't worry though, we haven't had an accident like that in 3 days. Sorry, make that 3 minutes. No, ogólnie powiedział teraz, że nie odpowiadają za jakiekolwiek uszczerbki na zdrowiu. We love to give back to the community. So, instead of just giving back, we made our own community. Entirely made out of Aperture Science malleable concrete on top of the salt mines. And that's exactly why you shouldn't touch the walls or stomp your feet either. Last thing we need is to touch up the dents in the wall because someone was too hands-on. No i powiedział, że ostatni wypadek był 3 minuty temu. Myślał na początku, że 3 dni. Ogólnie zdobyłem kolejne osiągnięcie, czy takie podstawowe, co nie fabularne, to tam tylko po prostu pokazuje. To tak, Sleepy Fuzzy, motel, idziemy do motelu. Nie? W ogóle zobaczcie, co tu zrobili, taki mini maseczko, trochę jakby wyludnione, co nie tam widzieliśmy po drodze ludzi, a tu na razie ludzi to średnio widzę. Ale naprawdę powiem wam, że to robi wrażenie. Co nie? Tu mamy też jakiś bar. Co nie? Drzwi. Wszystko pozamykane. Wszystko, nic nie mogę otworzyć na dobrą sprawę. Tutaj mamy jakiś tylny zaułek. A pójdę zobaczyć, co to jest. Halo? Dealer narkotyków? Chyba nie za bardzo. Co nie? Patrzcie, jakie auto eleganckie. Co nie? Widać, że czasy trochę wcześniejsze. O, Aperture Science. Jeszcze zanim pójdziemy tutaj, bo zakładam, że muszę pójść tutaj, to zobaczymy, co jest po drugiej stronie. Co nie, no i ogólnie on dużo mówi, co nie? Ja ogólnie będę zostawiać, w sensie nie będę mu przerywać, żebyście mogli dokładnie wysłuchać, co on takiego pierdoli. No ale jak już nie będzie mówić, to oczywiście będę wstrącać swoje zdanie. Dobra, kurwa, jednak tutaj nic nie ma, no to idziemy. Czemu tak pusto na tej ulicy? Którędy się tu wjeżdża? I told you it was easy to find. You found it faster than any test subjects on record. that's not good. Just head through the door on the right to the elevator. You'll know where to go. A, czyli musimy chyba pójść tam. Dobra, w każdym razie... ten gościu jest taki, Johnson, to zauważcie, że jest taką osobą, też taką troszeczkę zabawną, bo on się często myli, często się poprawia. Weasley chyba z tej poprzedniej... Miałem pójść w lewo czy w prawo? Weasley chyba też był taki dowcipny się troszeczkę. W sensie taki głupkowaty był. I tutaj Cave Johnson też czasami troszeczkę głupkowaty się zdaje. Nie mogę tego otworzyć? Chyba nie mogę, co nie? To mam jakiś taki warsztat, co nie? Trochę mi brakuje ludzi, tam widzieliście, że po drodze są ludzie, a tutaj nie ma. I aż po prostu jestem w szoku, nie wiem co mam powiedzieć. Weźmy może numerek. Czemu tutaj nikt nie pracuje? Zaczynam się martwić. Zobacz, o, patrzcie, ile czasopism jest. Wszystko events. Events, events, events. 50... twarzy Cave of Cave? Cave'a? No, kurwa. No dobra, idziemy dalej. Halo, jest tu kto? Mogę się napić? Nie mogę. Jakieś tutaj specjalne osiągnięcia? O, widzisz? Ten. Jest ten. Kopalnia soli. Przypominam, że gramy Half-Life Kooperacji, tam jesteśmy w kopalni w Wieliczce, ale Aperture Science to już nie jest kopalnia w Wieliczce, o nie. To coś o wiele ważniejszego. I widzicie, jest kolej, nareszcie są ludzie, skubańcy, co nie? Ale nie spotkam się z nimi, bo po co, co nie? Muszę iść tam, gdzie nie ma ludzi. Jestem w końcu samotną dziewczyną. Nie... So, at first, I wanted to put in a long flight of stairs that spiraled down through the old salt mines down here.
Give the test subjects a great view of the place. But no! The zoning boards on my bean counter said that's why they invented elevators. So, when someone in a wheelchair threatened to sue, my former boys chickened out of me and built this elevator to go to our temporary offices. I'm still working on those stairs, and those guys are working on getting new jobs. Seriously though, the stairs aren't ready, so get on that stupid elevator. Powiedział, że chyba musimy iść do tej głupiej, do tej windy, bo ze schodami jest ogólnie problem. Znaczy, no, coś tam ze schodami jest jakiś problem. No dobra, dochodźmy do windy. O kurwa, jaka wyjebana tu jest winda. Zobaczmy, you are here. Zobaczcie w ogóle ten, tutaj widzimy jakieś takie piętra. I zobaczcie w ogóle, jak ten Aperture Science jest duży, co nie? My jesteśmy gdzieś totalnie na górze, a my teraz prawdopodobnie zjedziemy, kurwa, wyjebanie w dół. Dobra, co jeszcze się trochę rozejrzyjmy. O, mamy tutaj telefony na półeczkach, co nie widać, że Aperture Science to ogólnie bogactwo. Ma najnowszą technologię zewsząd, jak widzimy. Tutaj pewnie zamknięte, no dobra. Chyba ogólnie nie mamy wyjścia, jak po prostu wjebać się do tej windy i zobaczyć, gdzie dojedziemy. Może jeszcze tylko wezmę napój, bo pić mi się w chujowsko chce. O, patrzcie, Aperture Cola, Repulsion Soda, Speedy Sarpasilila i Caffeinated Decaf. Citranius Soda, Regolita Randzia. I kosztuje to aż 10 CT. Dobra, wbieramy się tutaj. Ej, to chyba to nie jest aż takie przerażające, że jadę windą, co nie? Dobra, i oczywiście ładowanie, bo tutaj niby nie było pokazane już, jak jedziemy, tylko jest ładowanie. Ładowań tu chyba troszeczkę będzie, a to jest dopiero początek gry. Chapter 1 dodatkowo. A będę wiedzieć, kiedy się zaczyna drugi, bo żeby przetestować na początku, to wystartowałem od razu drugi. No i co, jedziemy? Jedziemy. Dobra, teraz pewnie coś zacznie mówić, więc ja się nie będę odzywać. Będę oglądać obrazki. We're always trying to push the boundaries of science that little bit more. That's why we're taking on this new project. When the bean counters told me not to buy a salt mine to do all this science, the first thing they said was, no, there's too much space. You can't suspend something over nothing and pray that a test can happen in thin air. Well, thanks to some use of the old calculator between the ears and a generous helping of the you're fired stamp, I came up with a final solution to that. If you can't anchor something in thin air, why bother trying to make it in the air in the first place? I came up with this. Ło, kurwa! Czyli to chyba była po prostu... The Aperture Science Innovators Suspended Testing Sphere. Each sphere is suspended in the air, anchored to the walls by concrete and steel lattice rebar. They seem like they float in the air, but in fact, they don't. Plus, we can keep building above them, onward and upward. This salt mine here can take at least 10 of these bad boys per shaft. 9 shafts, 90 tests. We can test whatever we want to and beat that other company into the ground. Black Mesa. Those guys can kiss my ass. The bean counters cried like babies when they saw the cost of these things, but they wet their pants when they threw them out the door. I pay the bills. I make the decisions around here. I hire and fire as I please. The first of these spheres won't be ready for a few more months, so you'll be participating in one of our smaller tests, the Aperture Science Innovators Short-Term Relaxation Vault. Ogólnie rzecz biorąc, to Aperture Science zostało zbudowane w kopalni w Wieliczce, jak widać. Kopalnia soli została wykupiona. A ogólnie się nie lubią chyba Aperture Science i Black Mesa troszeczkę, bo Johnson tutaj ewidentnie chciał trochę powyzywać Black Mesa. Ale kurde, wyjebanie, widzieliście, jakie to wrażenie robi? Ja ogólnie patrzę na napisy, to trochę nie patrzę na co się dzieje wokół mnie, ale ogólnie robi naprawdę niezłe wrażenie. I co chwilę widzę ludzi, co w ogóle jest fenomenem, bo w portalu, przypominam, żywej duszy nie spotkamy. Ale kurwa, ale niezłe wrażenie, jeszcze niżej jebiemy, co nie? This test should be real easy for you though. Just get inside one of the Aperture Science Innovators short-term relaxation vaults and lie in a bed. You'll feel yourself fall asleep quickly. Don't worry though, our science boys will get you out shortly. You'll only be out for a few minutes, an hour at most if something goes wrong. Don't worry, we've got everything under control. You'll be making science, and you won't have to do a thing. Who's the winner here? You are. No, ogólnie rzecz biorąc, zostaliśmy przydzieleni właśnie do tego jakiegoś specjalnego testu, co nie Johnson nas wybrał. Zostaliśmy wybrani. Ogólnie mówił, żeby się nie martwić. Oczywiście tam ostrzegał, że nie biorą odpowiedzialności za wszelkie uszczerbki. Ale mówił, żeby się ogólnie rzecz biorąc jakoś nieszczególnie tym zamartwiać. Kurwa, jak tu jest... O, są kolejni ludzie.
No jak my głęboko zapierdalamy? I co, tu oczywiście nikogo nie będzie, bo to jest moja stacja. No tak. Dobra, i teraz ładowanie, i teraz wiecie, wyjdę. O, co jest grane? A, ładuje się. Ja myślałem, że się teleportowałem na początek. Ale mi się wkurwił. Czyli widzicie, te pierwsze, czyli pierwszy odcinek będzie taki trochę spokojniejszy, bo nic się nie dzieje, co nie, dopiero się rozgrzewa, czujecie ten klimat, atmosferę. Co nie, zobaczcie teraz. Nie napisali, gdzie jestem? Chyba napisali, co nie? Mhm. Chyba tutaj jesteś na samym dole, co nie? Nie mamy latarki. As I said on the last pre-recorded message, you'll be heading into an Aperture Science Innovators short-term relaxation vault for a quick deep sleep. And then you're done. That's why we brought you here at night. You're most likely a walking zombie. That'll give us the best results. But just remember, don't sleep too long. This isn't a bed and breakfast. And if you decide to stay tonight, I'm charging you rent for the next year. We'll have a bed ready for you. Just follow the testing area signs and go to bed. Don't mind the turrets. They're firing blanks. At least that's what Crazy Harry told me. Had six signs boys disappear because of him. Czyli my chyba musimy po prostu pójść spać, tak jakby w tej... O, jesteśmy tutaj, czyli jesteśmy... O kurwa. Czyli jesteśmy chyba totalnie gdzieś niziutko. Ale patrzcie, tutaj też są samochody, no jak ten jest włączony, co nie? Ale w sumie nic nie widać przez niego. Przeciemniane szyby. To mamy jakiś reaktor główny, to mi jakoś... A, twój, idziemy do reaktora głównego. Nie, to jest po prostu wyjazd, nie? Wyjazd z garażu. To nie. To mnie nas nie interesuje wyjazd z garażu. Jesteśmy gdzieś mocno pod ziemią, choć tak ładnie to wygląda, co nie? Podoba wam się? Ładnie to wszystko wygląda, zobaczcie. To jest woda? O kurwa. O kurwa. Testing the water. Zrobiłem osiągnięcie. To wam też za chwilę pokażę, bo nie wiem, czy się nie wyświetla. Bo action chyba nie nagrywa, o tu. Czyli krótko mówiąc, sprawdź wodę. Co? As I said on the last pre-recorded message, you'll be heading into an Aperture Science Innovators short-term relaxation vault for a quick deep sleep. And then you're done. That's why we brought you here at night. You're most likely a walking zombie. That'll give us the best results. But just remember, don't sleep too long. This isn't a bed and breakfast. And if you decide to stay tonight, I'm charging you rent for the next year. We'll have a bed ready for you. Just follow the testing area signs and go to bed. Don't mind the turrets. They're firing blanks. At least that's what Crazy Harry told me. Had six signs boys disappeared because of him. Czyli krótko mówiąc, przygotowali już dla mnie łoża. Dobra, woda sprawdzona. Ewidentnie nie można pływać. A szkoda. Chodźmy zobaczyć co tu... Być może z tymi wszystkimi dangersami jest coś związane, co nie? Danger. Tu można widzieć, tu można sobie relaksu posiedzieć, bo naprawdę miejsce jest naprawdę piękne. I robi wrażenie, wodospad, kurwa, odjebał gościu, który robił tę modyfikację, tą grę, naprawdę się nieźle postarał. Dobra. No i oczywiście tu też nie może być ani jednego człowieka, co nie, bo po chuj. Ach, dlaczego nie mogą mnie obsługiwać ludzie, którzy żyją? Halo? Można na górę pójść, a może tu? Halo? Aha, tu jest chyba otwarte, nie. Właśnie zastanawiam się gdzie pójść teraz, bo widzę tu wiele przejść. Dobra, pozwiedzajmy po prostu. Prosto, tak bezpośrednio? Halo? Don't worry, those turrets won't kill you. The safety on their guns is on. Had some lab boys shut them down. Crazy Harry lights me. Podobno turety mnie zabiją. Możemy mu zapuścić? Nie możemy. A, są turety, dobra, wiecie co? Ach, haha, da się, dobrze. To w razie czego będziemy wiedzieć, że się da. A zobaczmy, czy mnie zabiją. No dobra. A zobaczmy, czy ten też nas nie zabije. Nie, no dobra, są faktycznie wyłączone. Ale dobra, wiecie co, jeszcze zanim tutaj pójdziemy, chodźcie tam pozwiedzamy pomieszczenia. Muzyka bardzo klimatyczna, gra w tle. To oczywiście, chodźmy zobaczyć, co to jest. Albo na górę. Chodźcie tu. To jest chyba jakiś magazyn, co nie? Jakieś bro... Nie, jakieś ten, gazy. I turety oczywiście. Wyłączone tym razem. To są te stare jakości turety, bo pamiętamy, że my mamy teraz... Jak graliśmy w Portala 2, to były te trochę nowsze ogólnie. A to są te takie starsze, wiecie? Chodźcie na górę jeszcze, zobaczymy co jest. Może coś tu być ciekawego, więc warto to ogólnie pozwiedzać. W końcu gram w to pierwszy raz. Szkoda, że na tym końcu świata nie ma ani odrobinki człowieka,
No nie wiem, tak smutno się robi, co nie, nie wiem, jaki by jakiś fajny człowiek był, jeden na przykład. Fajnie by było. Halo, człowieku? Halo? Tam po drodze było ludzi, a tutaj jest kurwa opuszczony, co nie? I tylko ja chodzę po tych opuszczonych rejonach. No nie ma to, zajebiście po prostu. Dlaczego ja? Znajdź swoją alergię. Dobra. Myślicie, że się zabiję, jak stąd skoczę? Bo nie wiem w sumie. Nie wiem, czy ja mam takie super nogi, jak miała ta. Poczekaj, spróbujmy. Chyba mam te super nogi, co miała nasza bohaterka pierwszej, drugiej części, jak i pierwszej. No nie pamiętam, jak ona się nazywała. Nie pamiętam. W każdym razie nasza bohaterka z portala miała właśnie takie super wyjebane nogi, takie wiesz, buty miała, że jak uderzyła w ziemię, to nic jej się nie działo. Tutaj chyba bohaterka ma zresztą podobnie. No dobra, turety są były faktycznie wyłączone, tym razem się nie pomylił nikt. Ale jakby na upartego, jakbyśmy chcieli, to możemy, okazuje się, przeskoczyć to. O proszę. O, i tu są chyba, to jest w ogóle jakiś taki test, teraz będziemy poddani takiego testowi, co nie? Czyli ogólnie on mu wspominał o tym, że mamy iść pójść spać. No i tu jest dla nas już przygotowane łoże i to jest chyba, to są ogólnie chyba testy różne, co nie? Że ludzie idą w tą hibernację i właśnie mamy pójść, mamy się przetestować. Tam mówi, żebyśmy za długo nie spali, ale nie wiem, czy to w ogóle ma, nie mamy chyba na to za bardzo wpływu, no to jebiemy. Then you're good to go. Step into the chamber and get into the bed. Our lab boys will take care of the rest. No dobra, chyba się kładziemy, co nie? O, jaka ładna animacja. Good night. Ja chyba wiem, jak to się skończy. Rozpierdolem, czyli tak jak zawsze. To podobny motyw jak w Portalu 2, tak mi się wydaje. Ja już nie pamiętam tak właściwie, co się stało, że tam wszystko pierdolnęło, że ludzie... Chyba po prostu maszyny, to chyba było tak w Portalu 2, że maszyny po prostu ludzi, tak wiecie, jeb, bo się skurwiły troszkę, że ludzie się sami tam powykończali. Ta GLaDOS chyba wszystkich tam zajebała, z tego co pamiętam. Tak chyba było, że maszyna, ten główny komputer sterujący wszystkich zajebał. No ale my i tak jesteśmy w Aperture Science, tutaj tak jakby GLaDOS nikt nie ma dostępu, to jest jakby inny trochę świat i to chyba wydarzenia i tak są trochę wcześniej, wiecie? Jakby ta góra potem została zbudowana, a to, co było na dole, zostało. W ruinach. No a teraz nie wiem właśnie, jak to do końca będzie. Is this thing on? Hello? Hello? Can you hear me? Oh, right, you can't answer. I'm so sorry, astronaut, Olympian, or war hero. There was a slight problem with the test. Don't worry, though. We got shot okay. Nothing's different. Nothing's changed. Just head out of the chamber. I'll tell you a bit more out there. No i ogólnie rzecz biorąc, to tak, wychodzimy z tej sali i już do nas mówi Cave Johnson. Cave Johnson, jak, tak jakby, znaczy na razie nie wiemy, co do końca się stało, ale dziwny motyw, że on w ogóle do nas mówi, co nie? Pamiętamy Weasleya, ale że Cave Johnson, czyżby on żył, bo jeśli faktycznie doszło do rozpierdolu... Poczekaj, otworzę. O kurwa. Don't worry about the heights. Had a few of my scientists make what's called long fall boots. I mean, aperture science innovators, long fall boots. That was easier to think of than I thought. No, czyli po prostu mamy te buty wyjebane. No dobra, czyli widzicie, że jednak jakiś rozpierdol nastąpił. Nie wiadomo, ile tak naprawdę spałem, ale Cave Johnson cały czas do nas mówi, więc możemy założyć, że on niby żyje, ale nie wiadomo jeszcze co, nie? Wszystko się pewnie wyjaśni. Ogólnie bardzo ciekawie się zaczyna i myślę, że w tym akcencie będzie dobrym pomysłem zakończyć. Pierwszy odcinek był taki spokojniejszy, taki wprowadzający, a już od następnego odcinka zacznie się prawdziwy rozpierdol. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał i elo elo.